Nawiązując do wcześniejszego filmu, w którym przedstawiałem wam mapy wyszczególnione przez autora w książce Słowiańscy Królowie Lechi, chciałbym dzisiaj pociągnąć dalej ten temat i postawić pewną tezę. Teza, która jest następująca. Otóż, że to my Słowianie doprowadziliśmy do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Postanowiłem poszukać więcej map w internecie i je wam przedstawię wraz oczywiście z mapami z wyżej wymienionej książki. I mam nadzieję, że na tej podstawie będę jak najbardziej w stanie tą swoją tezę obronić. Także zaczynajmy. Zacznijmy od pierwszej mapy, która pokazuje nam sytuację, jak sama nazwa wskazuje, przed jeszcze najazdem barbarzyńców na Cesarstwo Rzymskie. Jak tutaj widzimy, są Wandalowie, są wszystkie ludy słowiańskie. Ja już tego nie będę wymieniał, bo ta mapa została przeze mnie omówiona w poprzednim filmie, więc dlatego przejdziemy od razu do kolejnej mapy. To jest mapa Rzymskie Imperium około 395 roku. I pokazuje ona w zasadzie taką samą sytuację. Też mamy Słowian, Ostrogoci, Wizygoci, Wandalowie, bo te trzy plemiona będą tutaj najważniejsze. Następna mapa, czyli Rzymskie Imperium w późnym IV wieku. I mamy również tutaj Wandalów, Suewów, oczywiście Wenedzi są, Ostrogoci, Wizygoci. Jak widzimy, na podstawie tych map tutaj troszeczkę te ludy się słowiańskie przemieszczały, ale coraz bardziej widać, że one przemieszczają się właśnie w stronę Rzymskiego Imperium. Bo kolejna mapa to jest oczywiście Rzym wschodni i zachodni w IV wieku i pokazuje, tak jak sama nazwa wskazuje, pozycję północnych barbarzyńców, czyli tych ludów, które miały być przeciwnikami Rzymu. I tutaj już widzimy tak, oczywiście są Slawini, Ostrogoci, Wizygoci, Wandalowie już zaczęli się przemieszczać w tęże stronę i będzie to miało swoją konsekwencję później. I teraz czas na to, żeby przedstawić wam ścieżki, a raczej drogi, jakie musiały nasze ludy słowiańskie przebyć, żeby po prostu, korzystając ze słabej sytuacji Rzymu, ten Rzym zdobyć. Pierwsza mapa. Lata 394 do 450. Jasno tutaj mamy wyszczególnione plemiona. Są Suewi, Wandalowie, no i oczywiście Wizygoci, Ostrogoci, no ale też inne plemiona, które również brały udział w napaści na Rzym. Mamy oczywiście pokazane szlaki, którymi te dane plemiona podążały. Oczywiście tutaj też mamy zaznaczony rok mniej więcej. Tutaj Goci oczywiście się przemieścili. Natomiast Wandalowie przemieszczali się między innymi, o tak, proszę zobaczyć. Są podane też lata. I tutaj tędy nasze ludy słowiańskie się przemieszczały. No ale oczywiście też Wizygoci. Może ta mapa nie jest zbyt czytelna, ale na innych mapach, które wam za chwilę przekażę, jak najbardziej będziemy mogli dostrzec to, co chcę wam przekazać. Kolejna mapa to jest jeszcze ta jedna z tych map, które no niestety nie za bardzo są czytelne. Lata oczywiście 595-752. I tutaj mamy wyszczególnione ludy. Hunowie, Alanowie, Wizygoci, Ostrogoci, Suewowie, Wandale, Burgundowie i tak dalej. Nawet też są Anglosasi. Proszę zobaczyć, jest pokazany właśnie atak, czy raczej migracja Anglosasów. Jakby ktoś naprawdę chciał przeanalizować tą mapę, to najlepiej ją zdobyć w formie nie cyfrowej, tylko takiej fizycznej i wtedy krok po kroku przeanalizować te jak najbardziej szlaki, którymi podążali Słowianie. Ale to wszystko będzie do zobaczenia za moment. Kolejna mapa, V wiek. I tutaj również, jak widzimy legendę, mamy zaznaczone migracje
Ostrogotów w IV i V wieku, czyli tutaj. Hunowie, IV i V wiek, proszę zobaczyć. Wizygoci oczywiście. No i Wandalowie, tak jak na poprzednich mapach. Dalej. Migracje barbarzyńców. I co my tutaj mamy? No mamy w zasadzie potwierdzenie tych wcześniejszych map. Jest legenda, wyszczególnieni są Hunowie, Anglosasi, Goci, Wandale. No i proszę zobaczyć, Wandale oczywiście przebyli taką tutaj ścieżkę, nawet jest napisane w jakich latach zdobywali te tereny. Tutaj mamy po 455, tu mamy przed 468, no i tu mamy po 455 i tak dalej, możemy wszystko zobaczyć studiując mapę. Oczywiście Wizygoci również tutaj są, Hunowie, Goci. Mapa następna, również schemat i jest dosłownie to samo. Goci dzielący się na Ostrogotów, na Wizygotów i ścieżki, jakimi przeszli. Tutaj jak ten schemat jest dla mnie troszkę uproszczony, ale mimo wszystko potwierdza to, co było wcześniej. No i oczywiście Wandalowie, tak? Przede wszystkim przebyli tak dużą drogę. Słewowie, ogólnie Słowianie, Anglosasi oczywiście, Brytania. No i podział, tak? Imperium Zachodnie oraz Imperium Wschodnie. Proszę zobaczyć, że Wizygoci też wędrowali przez Imperium Wschodnie. Następna mapa. Tutaj również schemat. Hunowie są pokazani, dotarli aż tutaj. Ostrogoci oczywiście. No i Wizygoci, którzy przebyli naprawdę sporą ścieżkę. No i chyba ci, którzy przebyli tą najdłuższą, czyli Wandalowie, tak? Również taka sama ścieżka ukazana jak wcześniej. Anglosasi, no i Frankowie. Oczywiście, mówiąc Anglosasi, nie mam na myśli tego, żeby byli oni ludami słowiańskimi. Ja tylko zaznaczam, że oni również brali udział w tym precedensie, jakim było napadnięcie na Rzym. No i Frankowie również to samo. Następna mapa. No i tutaj również mamy Goci, z podziałem oczywiście na Ostrogotów, którzy potem przywędrowali tędy. No i Wizygoci. Wandalowie, którzy przybyli oczywiście aż tutaj. Też są Hunowie, no i też są Anglosasi, Frankowie i inne ludy. Następna mapa, ten sam dosłownie schemat. Podział. Zachodni Rzym, Wschodni Rzym. No i co mamy? No mamy oczywiście Gotów z podziałem na Ostrogotów i tych Wizygotów, którzy tutaj przywędrowali do Hiszpanii. Wandalowie. Ścieżka dosłownie taka sama, jak pokazana wcześniej. Hunowie. Ta mapa również pokazuje różne możliwości migracji ludności. Również jest dość trudna do interpretacji, ale jeżeli ktoś ma czas, ktoś jest cierpliwy, to jak najbardziej tu wszystko dostrzeże. Hunowie, też są Alanowie, proszę zobaczyć. No i tak, Goci, Wizygoci tutaj, Wandalowie, dosłownie identyczny wykaz dróg, które zostały przemierzone. No i tutaj, tak, podział Ostrogoci, Wizygoci i potem gdzie szli dalej, tak, V wiek jak najbardziej. To wszystko się potwierdza. Oczywiście mapa pokazuje lata od 1 do 700 roku. No i następna mapa. W zasadzie ona pokazuje to samo. Mapa jest może o tyle kompleksowa, że pokazuje lata od 150 do 1066. Więc dlatego mamy tutaj Gotów, zachodnich Gotów, wschodnich Gotów, znowu Wizygoci. Też są Wandale z tymi ścieżkami migracyjnymi. Kolejna mapa to w zasadzie znów ten sam schemat. Też Goci z podziałem na Wizygotów, którzy taką ścieżkę przebyli. I tu już mamy też założone królestwo Wizygotów. Ostrogotów tutaj,
Królestwo Ostrogotów, Burgundowie, no i mamy Wandalów, mamy wszystko. Oczywiście też są Suebi, jakby tutaj ktoś chciał zobaczyć, też tutaj byli, jak najbardziej. Hunowie również, potwierdza to wszystko, te poprzednie mapy. Następna mapa, też migracje barbarzyńców w Europie, IV-V wiek. Są Burgundowie, Wandalowie, którzy oczywiście tędy przebyli i tutaj założyli swoje królestwo. Wizygoci, którzy oczywiście tędy założyli swoje królestwo, są Suebi. Burgundowie, Ostrogoci. Tutaj mamy również migracje i królestwa Alegotów w V i VI wieku. Mamy tutaj oczywiście podział. Zacznijmy od Wizygotów. Proszę zobaczyć. Tak wyglądało Królestwo Wizygotów, a tak Ostrogotów w różnych latach oczywiście. No więc skoro już mamy wgląd na to, jak przed upadkiem Rzymu były rozlokowane słowiańskie plemiona i mamy też wykaz, jak dochodziło do tego, że nagle z jednego miejsca w Europie znaleźli się zupełnie w innym miejscu Europy, no to teraz zobaczmy mapy, które pokazują czarno na białym królestwa, które już zostały założone właśnie po tych migracjach, po tym najeździe barbarzyńców, jak to te niektóre mapy były zatytułowane. No i mamy tak, Wizygoci, Suewowie, Wizygoci oczywiście, z podziałem na tych Wizygotów w Hiszpanii i w Galii. To też jest ważne, bo to też będzie prawdopodobnie wykazane później na mapach. No i mamy oczywiście Burgundowie, Ostrogoci, Wandalowie przede wszystkim tutaj. Więc idźmy do następnej mapy. Kolejna mapa to jest ludzie i królestwa na zachodzie około 476 roku. Królestwo Wizygotów, Królestwo Wandalów. Z tego co widzę też są oczywiście Ostrogoci, ale dalej w tych miejscach są zaznaczeni Słowianie, tak? Także to nie było, że stąd ktoś wypędził Słowian, czy tutaj była jakaś katastrofa, że trzeba było uciekać, tylko po prostu było wykorzystanie sytuacji i słabej pozycji Rzymu Zachodniego. I przejdźmy do następnej mapy. Ta mapa również jest wam znana, również wcześniej mówiłem, że jest słabo jakościowa, potwierdzam jak najbardziej, no ale dopatrzymy się. Słowianie, Wizygoci, Suewowie, Królestwo Doakera, Wandalowie, tutaj Ostrogoci. Idziemy dalej. 476 rok, lepsza jakość, Wizygoci, Suewowie, Ostrogoci w Panonii, Słowianie, Hunowie, Wandalowie, to już chyba wspominałem. Idźmy dalej. 476 rok ponownie, Słowianie, Suewowie są tutaj, zobaczcie, i są tutaj, więc potwierdza to tylko i wyłącznie to, że oni przebyli tą drogę. Ostrogoci, Wandalowie, Wizygoci. Kolejna mapa. Koniec Rzymu Zachodniego. I co tutaj mamy? Królestwo Wizygotów, Wandalów, Suewów, Burgundowie, Ostrogoci. Dosłownie wszystko to samo. Tak jak mówiłem, też Frankowie zrobili swoje, też Anglosasi tutaj zrobili swoje. To idziemy dalej. Tutaj mamy rok 486. No i co tutaj mamy? Wizygotów, oczywiście Odoaker tutaj, Ostrogoci i Wandalowie. Nie dajcie się zwieść nazwie mapy, tak jak już mówiłem. Germanią były określane ludy słowiańskie przez właśnie między innymi Rzymian, którzy żyli za miedzą. Zobaczcie, Suewowie, również Suewowie. Wandalowie są jeszcze tutaj, tak? Więc to jak najbardziej podkreśla, że ci Wandale wybrali się po prostu na podbój tutaj, no ale również zostali na swoich prawdziwych terenach. Kolejna mapa, rok 495, Wizygoci, Wizygoci, Suewowie, Wandalowie. Kolejna mapa, rok 500, Cesarstwo Rzymskie, już ostało się tylko wschodnio-rzymskie.
I mamy oczywiście już tutaj Królestwo Ostrogotów, Królestwo Wizygotów, tu są Frankowie oczywiście, i Królestwo Burgundowie, Słowianie i tym podobne. Następna mapa. Wandalowie, Wizygoci, Suewowie, Burgundowie, Ostrogoci. Idziemy dalej. Ta mapa pokazuje Królestwo Wandalów w 500 roku naszej ery. W zasadzie pokrywa się to z tym wcześniejszym pokazem na innych mapach, ale też tutaj, można powiedzieć, załapały się dwa królestwa, Wizygoci i oczywiście Suewi. Mapa ta była również wam pokazywana. Królestwo Wandali, czy Wandalów, Wizygoci. No, nie jest ona zbyt dobrej jakości, ale widzimy tutaj Słowianie. I już mamy też nazwę Lechów wykazaną. Następna mapa, czyli Barbarzyńcy i Imperium Bizantyjskie. 525 rok naszej ery. Oczywiście są Słowianie. No ale są tutaj Wandalowie, Ostrogoci, Wizygoci, Suewowie, Burgundowie. Jeszcze raz przypominam, jeżeli ktoś dopiero wszedł tutaj na ten film w tym momencie, wcześniej wykazywałem, ale również na tych mapach było pokazane lekko wcześniejszych, że pomimo już nawet tego, że były tutaj te królestwa, chociażby Wandalów, założone, no to dalej Wandalowie byli tutaj. Wcześniej byli tylko tutaj, więc po upadku jak najbardziej można stwierdzić, że to my Słowianie podbiliśmy Rzym. Zresztą te mapy też same mówią za siebie, Barbarzyńcy, więc tak my byliśmy określani. Kolejna mapa, ją również chyba widzieliście. No i co? Wizygoci, Suewi, Wandalowie, Ostrogoci. Dalej są tutaj Słowianie. Nowe królestwa w 526 roku. I one są następujące. Ostrogoci, Wizygoci, Suewowie, Wandalowie. Europa 526 rok. Słowianie oczywiście są, są Bałtowie, no ale dalej mapa wykazuje co? No wykazuje Wizygotów, Wandalów, Ostrogotów, Burgundów, Suewów. Następna mapa, też 526 rok. Wandalowie, Wizygoci, czyli zachodni goci, Suewowie i Ostrogoci. No i oczywiście nic się nie zmieniło. Słowianie są tutaj dalej. Kolejna mapa to są lata w zasadzie, 527-565. Są Słowianie? Są. Ale co? Jest Królestwo Wizygotów? Jest. Są Suewowie? Są. Wandale są? No również są. Ostrogoci są? Jak najbardziej są Ostrogoci. Kolejne lata, w zasadzie te same, mamy tutaj co? No Wandalowie, tak? I mamy tutaj napisane podbicie, czy podbite 534-535. Królestwo Ostrogotów. Też są Wizygoci. Co wskazują tutaj te daty? Jak tutaj widzicie, na kolor różowy zaznaczono Bizantyńskie Imperium za Justyniana w 527 roku, a tutaj wykazane zostały terytoria dodane do roku 565. Idziemy dalej. Lata 533-600. Słowianie, Wizygoci, Suewowie. I tak jak wcześniejsza mapa wykazała, nie ma już oczywiście Wandalów w tej chwili, bo jak się cofniemy, zostały one wchłonięte wcześniej przez Imperium Bizantyjskie. Co mamy dalej? Mamy tutaj 565 rok. Na kolorowo są pokazane terytoria bizantyjskie. No ale dalej mamy tutaj Słowian, dalej mamy Wizygotów w Hiszpanii, dalej mamy Suewów. Ci Wizygoci, jak się później okaże, zostali chyba najdłużej na zachodzie. I mamy tak, Imperium, oczywiście rzymskie, po kryzysie, rok około 600. Tutaj już ktoś, kto sporządził tą mapę, wykazał m.in. Polaków, czy Polan, ale też są Obodryci, czyli też wskazani są oczywiście m.in. Słowianie połapscy. I co najważniejsze,
tereny oznaczone na zielono zostały oznaczone jako tereny barbarzyńców, czyli Słowianie oczywiście byli kim czym? Barbarzyńcami. Tutaj widać, że jeszcze są Wandalowie, więc ci Wandalowie, nie wiem, czy walczyli, czy jeszcze nie pogodzili się z tym, że no musieli jednak odstąpić swoje podbite terytoria. Ale jeżeli byśmy tutaj spojrzeli na Hiszpanię między innymi, no to mamy Wizygotów, tak jakby hiszpańskich, i Wizygotów w Galii. Dalej są oczywiście Suewowie, Ostrogoci tutaj również się pojawiają. Europa w roku około 600 naszej ery. Znów mamy Królestwo Wizygotów pokazane. Mamy też tych Suewów pokazanych. Cały czas Słowianie. Europa, rok około 650. Proszę zobaczyć, Wizygoci jak najbardziej tutaj jeszcze również, to nie było tak, że oni byli wypierani, bo jak cofniemy się do tej mapy sprzed 50 lat, to Wizygoci mieli mniejsze obszary pod panowaniem, a tutaj się okazuje, że już nawet Suewowie są niepokazywani na mapach, a w zasadzie cała Hiszpania była ich. No i oczywiście Słowianie z też bardzo sporym obszarem. Mapa już ostatnia, którą chciałbym wam dzisiaj pokazać, to jest mapa w bardzo odległym czasie, bo w 768 roku pokazuje ona dokładnie państwo Karola Wielkiego. Już nie wspomnę o tym, że mamy tutaj Lechów, tak? Ale najważniejsze, bo o tym jest ten film, chciałbym wam pokazać Wizygotów. Wizygoci jeszcze w 768 roku byli wykazywani na mapie Europy w tym miejscu. Już jako bonus też na zakończenie dodam, oczywiście Słowianie Puławscy, tak? Obodryci między innymi, obecni Serbołużyczanie, tutaj też mamy Serbię. Mamy tutaj Chrobaten, czyli Chorwatów, czyli ludzi z gór. Podsumowując, film ten miał wam uświadomić i przedstawić przede wszystkim fakty, które jednoznacznie określały nas, Słowian, jako barbarzyńców, którzy najechali zachodni Rzym i doprowadzili do jego upadku. Oczywiście przy okazji jeszcze Anglosasi dołożyli do tego swoją cegiełkę, Frankowie również. Ale te mapy jednoznacznie wykazały, że byliśmy określani jako barbarzyńcy. Już we wcześniejszym filmie mówiłem, skąd to się wzięło. Po prostu każdy najeźdźca to był barbarzyńca. A jako, że mapy przedstawiają w zasadzie tylko i wyłącznie Imperium Rzymskie, no to na każdej mapie inne ludy przeciwne są uznawane jako barbarzyńcy. To myślę jest proste do zrozumienia. Było wykazane, że ludy takie jak Wandalowie, Ostrogoci oraz Wizygoci przemieścili się, w zasadzie migrowali na te tereny, zakładali swoje królestwa i tylko i wyłącznie między innymi na podstawie map jesteśmy w stanie dowieść, że teza, którą wam przedstawiłem, jest jak najbardziej prawdą. Przede wszystkim te mapy z migracjami powinny wszystkim otworzyć oczy, bo jasno jest pokazane i stwierdzone. Głównie Wandalowie, Goci z podziałem na Ostrogotów, Wizygotów podbili tereny zachodniego Rzymu. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie coś do dodania, możecie napisać w komentarzu. Z mojej strony to tyle. Cześć.